nic nie robi, tylko... tylko chodzi za tobą. Jak cień! No. Ja też porzuciłam swoją pracę i przybiegłam tutaj do ciebie na pogawędkę. No. Ach, nie, no to nas ogarnie, no. Lenistwo, no nie mogę, no. To jest Czechow zrobiony namiętnie, który mówi o studium samotności człowieka, o tym, jak, jaką tragiczną przestrzenią u człowieka jest na przykład rytuał, że w momencie, kiedy już mu nic nie pozostaje, chwyta się rytuału, nie wiem, parzenia herbaty, siadania w określonych godzinach, dyskutowania, czy też trwania. Ten dialog, który prowadzą aktorzy, postaci na scenie, jest dialogiem niejako bez dialogu. Jest dialogiem poprzez monolog. Czyli każdy z nich, każdy z tych ludzi jest mocno oparty na swoim interesie, na swoim problemie i jakby ten dialog jest prowadzony przez jakby swoje racje, przez swój własny egoizm. Czyli to jest pewnego rodzaju, czasem następuje spotkanie, ale najczęściej rozminięcie człowieka z człowiekiem. To, co uwielbiam, to to, że nie ma nic oczywistego w tych ludziach, nic oczywistego w Helenie, że jak ją czytam w dramacie, w Czechowie, ona jakby czytam ją poprzez pewnego rodzaju, no jest taki styl pięknej, wyniosłej, chłodnej kobiety, wrażliwej, ale pewnego rodzaju modliszki. Nie wiem, no można tam szukać różnych rzeczy. Natomiast to, co nas interesowało, mnie interesowało najbardziej, to takie przedstawienie kobiety w jakimś sensie atrakcyjnej, ale naznaczonej poprzez odbiór środowiska, mającej z tym problem, że jakby nie traktuje jej się na tyle poważnie, traktuje jej się ją przez jej zewnętrzną powłokę. Na mnie patrzą ze współczuciem. Ja nie wiem, czy wy potraficie normalnie patrzeć na kobietę, która nie należy do was? A ten doktor ma rację. Wszyscy jak szaleńcy wyrąbujecie lasy, także niedługo na ziemi to nic już nie zostanie. Wam nie żal lasów, kwiatów, ptaków? Siebie samych wam nie żal. To niech pan na mnie tak nie patrzy. Ja tego nie lubię. Czy widz wyjdzie taki konserwatywny w dobrym znaczeniu słowa, który oczekiwał Czechowa z całym anturażem, no, powiedzmy, dawnej epoki, w kostiumie, w inscenizacji, tak? Czy wyjdzie zadowolony? Jednym ze sposobów, czy takim jakby, może to złe słowo sposobów, ale takim środkiem, który służy temu, aby on wyszedł zadowolony, to jest to właśnie wejście w bezpośrednią z nim relację. On się nagle znajduje w jakimś domu, który nie ukrywa ten dom, że jest ziemiaństwem rosyjskim, o tym to się mówi, ale równocześnie ten dom mu jest bliższy, bo to jest poza czasem, poza ta sytuacja tych ludzi, tych postaci. My tak naprawdę staramy się zaprosić widza do środka. Staramy się zaprosić widzów do nas, czyli do tego naszego czechowowskiego salonu. I chcemy, by widzowie byli świadkami rzeczy, które się tutaj właśnie w dramacie wydarzają. Czujemy, że jesteśmy z nimi, że jesteśmy z widzami, absolutnie blisko. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas żadna rampa, nie dzieli nas żadna scena, żadna, nic absolutnie. Jesteśmy w jednym pomieszczeniu i oni absolutnie uczestniczą, tak jak powiedziałam, w tym, co się wydarza. Powiesz mi coś? Pytaj. Ale tak szczerze, tak jak przyjaciel. Jesteś szczęśliwa? Nie ma znaczenia, czy to jest lat temu 130, czy wręcz dziś. Te problemy, te duszne problemy istnieją zawsze. Umieściliśmy to w takim bezczasie, że to jest bardzo współcześnie grane, że tutaj nie ma żadnej ściemy takiej, nie wiem, klasycznej. To są takie gatunki tekstów, które ja tak po aktorsku uwielbiam. Ale nie tylko po aktorsku.
po prostu praca czy kontakt z takim tekstem zmusza do pewnych pytań, prowokuje myślenie określonego rodzaju. I to jest szczególny, intymny i bardzo miłosny rodzaj relacji. I no, przykro mi to stwierdzić dla wielu, wielu innych tekstów, ale długo jeszcze nie będzie tak łatwo zastąpić Czechowa. Jak przeżyję, może do 60, to zostało mi 13 lat życia. Wydaje mi się, że każdy aktor powinien się z tym repertuarem zetknąć i jest to naprawdę szkoła aktorstwa, absolutnie. Spotkałam się z taką opinią osoby, która gdzieś z Warszawy przyjechała, zobaczyła nasz spektakl, powiedziała, że tak dzisiaj już się nie gra, że na takie oszczędne granie, takie czechowowskie pauzy, no to już nie wszędzie można sobie pozwolić. Jeśli nie ma prawdziwego życia, się żyje mirażami. Tak, mirażami. Siano całe skoszone, co dzień leje, gnije, wszystko tobie miraże w głowie. Siostro moja. Panie? Gdzie ty teraz jesteś, siostro?